dzisiaj kolejowo i narzędziowo. Sporo jeżdżę pociągami, zebrałem trochę doświadczeń, ale też ciekawych miejsc w internecie i trzema z nich chcę się z Tobą podzielić. Po pierwsze, portal pasażera.pl, czyli miejsce, gdzie masz rozkłady jazdy różnych operatorów, nie tylko PKP, ale co ważniejsze, informacje, gdzie w danym momencie jest Twój pociąg. Czyli przed wyjściem z domu jeszcze sprawdzisz, czy jakieś tam opóźnienie było, ale co ważniejsze, jak jesteś w pociągu, to też wiesz, co się dzieje. Na przykład w tym tygodniu jechałem z Warszawy do Kraśnika i już więcej w Nalęczowie zorientowałem, że od Lublina będzie komunikacja zastępcza. Przyszedłem do kierownika, pytam, on nic nie wie, dopiero po moim pytaniu zadzwonił i się dowiedział. Widziałem z portalu pasażera. Drugie miejsce to jest miejsce, gdzie pobieram sobie PDF-y, żeby wiedzieć, jak na danej stacji wygląda układ wagonów w pociągu, w którym mam rezerwację. Czyli jeszcze nim się pojawię na dworcu, to wiem, czy ten mój wagon będzie na początku, na środku, czy na końcu składu. I trzecie miejsce w czeskim internecie, ale po polsku, z w miarę aktualnymi informacjami o tym, jakiego rodzaju wagony są w danym składzie. Na przykład, jeżeli są przedziałowe, to czy są sześcio- czy ośmioosobowe, albo czy w ogóle jest wagon bezprzedziałowy w danym składzie, też przydatne miejsce. Polecam Wam trzy miejsca internetowe, które ułatwiają mi podróżowanie pociągami. Być może i Tobie się przydadzą. Dobrych podróży.